Witajcie moi drodzy, z tej strony Urban. Dzisiejszy odcinek kręcę w podlondyńskim Beverly Hills, a dokładnie w małej miejscowości o nazwie Weybridge. Wybrałem się tutaj nie po to, aby obserwować i oglądać bogate domy. Wybrałem się tutaj, aby wam pokazać kolebkę motoryzacji oraz brytyjskiego lotnictwa. Co to będzie? Zaraz zobaczycie. Zapraszam na kolejny odcinek Urban w Londynie. No to witajcie w Brooklands, kolebce brytyjskiej motoryzacji. Znajdujemy się przed clubhouse'em, czyli takim głównym budynkiem, który kiedyś był siedzibą klubu motorowego tutaj w Brooklands, gdzie tworzyła się historia motoryzacji. Ja właśnie już kupiłem bilety do muzeum, które no tak naprawdę jest ogromne, bo jest tutaj na całym tym terenie. Proszę, zobaczcie sobie. Zaraz wam pokażę je lepiej. Pierwsza część to jest Motoring Village, czyli ekspozycja starych, zajebistych brytyjskich samochodów. Druga część to jest Test Hill i tor wyścigowy, a raczej jego część, do której w sumie pójdziemy najpierw, a później jeszcze zostanie nam Aircraft i Aviation sekcja, czyli tam, gdzie są samoloty. I tam, gdzie jest to, co całe życie pragnąłem zobaczyć na żywo. Ale to się dowiecie potem. Tymczasem ja śmigam na tor wyścigowy. Cała historia Brooklands zaczęła się w roku 1907, gdzie niejaki Hugh Locker Kings wybudował pierwszy profesjonalny tor wyścigowy na świecie. Właśnie na ten tor idziemy, a w tym momencie znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś, na początku XX wieku, testowano przyspieszenie oraz hamulce samochodów. W trochę dziwaczny sposób to testowali, ale niech im będzie. A za chwileczkę udam się na most, na taki słynny mostek właśnie na torze Brooklands, z którego dawno, dawno temu, w odległych już czasach, bogaci ludzie, bo przede wszystkim tutaj przychodzili i skupiali się bogaci ludzie, obserwowali najszybsze samochody w tamtej epoce. Te budynki, które widzicie tutaj, kiedyś to była to była restauracja klubowa. Tutaj przychodzili bogaci ludzie zaraz po oglądaniu wyścigów samochodowych sobie coś zjeść. Teraz na dzień dzisiejszy mieści się tam w środku warsztat, do którego nie można wejść, ale co ciekawe, znajduje się tutaj, to jest także ta wieża, którą widzicie. I na tej wieży w trakcie II wojny światowej były poumieszczane przeciwlotnicze działka do obrony, bo tutaj także kiedyś było lotnisko. Taka ciekawostka. Znajduje się właśnie na Members Bridge, czyli tłumacząc na język polski, bym powiedział, że jest to most członków. Ale nie takich członków, takich co mają faceci, tylko członków takich, którzy należeli tutaj do lokalnego klubu samochodowego. A co znajduje się pod mostem? Pod mostem znajduje się fragment oryginalnego toru wyścigowego. Ale ten tor to jest tylko fragment. Dalsza jego część się tam ciągnie i jest do dnia dzisiejszego używana. Później tam pójdziemy i zobaczycie, co tam się mieści. A tymczasem, kurczę no, zejdźmy sobie tam na dół, bo można normalnie sobie po tym legendarnym torze pochodzić. Przypomina mi się troszeczkę sytuacja, jak byłem zajarany, będąc w Walencji, chodząc ulicą, gdzie noc wcześniej jeździły bolidy Formuły 1. Super sprawa. No i jestem na, kurde, legendarnym torze w Brooklands. Patrzcie, a tam jest ten mostek, na którym byłem przed chwilą, a tutaj na czymś takim w 1907 roku żona kolesia, który założył ten tor tutaj, wiecie ile pojechała samochodem? Jak szybko pojechała samochodem? 90 mil na godzinę. Przy czym
prędkość taka na ulicach dopuszczalna w tamtych czasach były 32 mile, a ona tutaj na tym torze jako pierwsza śmigała 90 mil na godzinę, czyli jakieś 144 km. Coś niesamowitego. Praktycznie ten mostek to było takie jedyne najlepsze miejsce, żeby oglądać te samochody. Pewnie może jeszcze gdzieś się tutaj stało po bokach. Ale na tym mostku zbierała się cała, że tak powiem, elita. Powiem wam, bardzo stromy jest ten tor. Myślę, że jakby na nowo wylać tutaj asfalt, to tutaj można walić, kurde, niezłe prędkości. W Brooklands produkowali kiedyś bardzo słynne samoloty, między innymi Hawkery i Vickersy. No i dlatego tutaj teraz zrobili muzeum lotnictwa, takie mini muzeum lotnictwa, bo prawdziwe muzeum lotnictwa w Londynie oczywiście znajduje się w Colindale, ale tutaj to muzeum ma jedną przewagę nad Colindale, a raczej dwie w sumie przewagi, ale jedna to jest taka decydująca. Po pierwsze, do tych samolotów można wejść i można zobaczyć ich wnętrza, a po drugie znajduje się tutaj bardzo unikalny model, który był moim marzeniem takim, żeby kiedyś w takim samolocie zasiąść. Niestety, raczej nim nigdzie już nie polecę, ale zobaczę, jak taki samolot wyglądał od środka. A tymczasem chodźmy zobaczyć sobie, jak na przykład wygląda w środku o ten samolot. Vickers z 1951 roku. Hello, sir. Oh no. You're on TV. Right? You're on TV. Oh, yeah, come on. Play fair. Where are we right now? We're on an airplane which is called the Varsity, which is an old RAF trainer. All right, so it trained wireless operators, navigators, and bomb aimers. Not a very reliable airplane, actually. It was a bit slow. If you look at the engines out there, yes, they're big piston engines. They're not like the other aircraft here, either jets or turboprops. It's a very comfortable. Right? Are they? No. All right, joking. I'll check. Yeah, check. Oh yeah. Oh yeah. And they would have students here learning to navigate and so on, so they would make sure they were awake all the time. All right, thank you. Fajny samolot, ale nie uwierzycie mi, jaki przemiły człowiek. Bardzo żałuję, że tego nie nagrałem, bo jak już tam skończył ten swój wywód, zaczęliśmy po prostu sobie rozmawiać z tym panem i zapytał się, skąd jestem. Powiedziałem mu, że z Polski, że właśnie interesuje się lotnictwem, wojną, bla bla bla. Koleś, aż mi normalnie cały czas serce teraz bije, naprawdę cały czas mi bije serce, ale nie uwierzycie mi, jak dziękował mi za naszych pilotów, którzy walczyli za Anglię. Przed nami znajduje się bardzo ciekawy samolot Vickers 1103 VC-10X. I te dalsze numery z 64 roku. Co jest w nim takiego fajnego? W 64 roku ten Vickers należał do sułtana Omanu. W środku jest całe jego wyposażenie, tak jak sułtan zostawił po sobie. Więc zapraszam na pokład. Tutaj mamy co? Kuchnię. Tutaj stewardessy gotowały posiłki dla sułtana. Tu mamy sułtańską toaletę. A tu wchodzimy do salonki. Zobaczcie, o, to jest właśnie ten sułtan cały. Teraz znajdujemy się w sekcji, gdzie siedzieli goście sułtana. O, proszę, nawet informacje na pasach bezpieczeństwa po arabsku. Kurczę, siedzenia oczywiście jak najwyższej jakości. Patrzcie, nawet jest telewizor. Czy to jest oryginalny telewizor z tamtych lat? Chyba nie. Trochę wygląda na nowy. Ale specjalnie chyba puścili czarno-biały film, tak jak w tamtych czasach się oglądało. Co tutaj mamy? A tu mamy sypialnię. Jedna sypialnia. I tutaj jest druga sypialnia.
Więc jak widzicie, to ten Vickers był takim katarskim odpowiednikiem Air Force One. Dobra, idziemy dalej do innych samolotów. No i mam to, patrzcie. Bilet, żeby zobaczyć to od środka. Czyli słynnego Concorda. Niestety mam jeszcze trochę czasu, bo do Concorda wchodzi się tylko z przewodnikiem. Dlatego pokręcę się jeszcze tutaj godzinkę po różnych innych hangarach. Na przykład tam widziałem były autobusy, tam są stare samochody, więc idziemy troszeczkę zmienić temat, a później kurde, trzeba tutaj wrócić i zobaczyć, no kurde, tą unikatową maszynę od środka. Tylko 20 takich modeli wyprodukowano. To jest jeden z nich. Przed nami Brooklands i sekcja samochodowa. Tutaj znajdują się garaże, w których znajdziemy najlepsze, oczywiście stare, brytyjskie samochody. Dobra, nie ma co gadać. Wchodzimy do środka. Zobaczymy, co ciekawego mają w tutejszej kolekcji. O, proszę, samochody, motocykle i nawet rowery. Co dzisiaj się zostało? Ostało? Ten to fragment. Tu. O, to jest ten mostek, na którym byłem wcześniej. Może go widać. I teraz jest tylko mały fragment. Ale tutaj coś się znajduje i dalej też jest track. Później tam pójdziemy, zobaczycie. To będzie taka niespodzianka. Dobra, przejdźmy do samochodów. Proszę. Morgan. We'll see. O, a tu Peugeot. Myślałem, że będą tylko stare brytyjskie furki. Ja tu widzę, mamy różne. Tak, prezentują się te samochodziki. Ten samochód póki co jest moim ulubionym w tutejszej kolekcji. Dlaczego? Bo nazywa się tak samo jak mój kot. Lola. Bardzo podobny jest troszeczkę do Forda GT. Ale to jest Lola. Lola GT. Tam mamy jakieś stare motocykle. Zaraz sobie do nich pójdę zobaczyć. A tutaj mamy prawdziwy klasyk. Rower z 1904 roku, a raczej motorower, bo ma tu silnik. I patrzcie na to. Peugeot Volte z 1900 roku. Czajcie, że kiedyś czymś takim zasuwano? A teraz? Ten też dobry. To jest ala taka rykrza. No to ani nie samochód, ani nie motor. Dwa koła z przodu, jedno z tyłu. Prawdziwy rarytas. Samochód Napier Railton. Spójrzcie tylko na jego silnik. Rury wydechowe. Wyobraźcie sobie, że ten samochód w 1935 roku przekroczył prędkość 221 km na godzinę. Jak na tamte czasy, prędkość ogromna. A tutaj mamy fajnego, klasycznego Bentleya. Tak w środku wyglądały samochody. Patrzcie, gdzie była skrzynka. Nie wiem, czy to chyba skrzynia jego. Chyba tak. Ta gałeczka w dziwnym miejscu, bardzo ulokowana. A tak Le Mans Bentley z 29 roku wygląda z przodu. Oryginalny samochód. A
tutaj niestety, no to jest replika, to nie jest już oryginał. Jesteśmy w garażu z samochodów Formuły 1. Idziemy od starych modeli do najnowszych modeli. Tutaj bardzo ciekawym eksponatem jest ta oto replika McLarena Aytona Senny. No jest to, nie jest to prawdziwy samochód, ale za to prawdziwy samochód Formuły 1 jest tutaj. Samochód Honda, czyli samochód ekipy Jordana. Brytyjskiej, jak to się tam nazywa, drużyny Formuły 1. Idziemy do tej maszyny, na której najbardziej mi zależało. A potem będą też samochody, ale takie troszeczkę nowocześniejsze. To jest stare centrum samochodowe Brooklands, a my pójdziemy później także do nowego Brooklands, które jest zajebiste. Concorda, powiem wam, jest wygodnie, nie to co w Squeezy Jetcie. Tutaj patrzcie, takie małe okienka w porównaniu do dłoni, zobaczcie. Dłoń zasłania całe okno, no ale ten samolot latał wiele wyżej niż inne, no i latał z podwójną prędkością dźwięku, znaczy dwa razy szybciej niż prędkość dźwięku. Hello ladies and gentlemen, welcome aboard Concorde. My name is Mike Bannister and it's my great pleasure to invite you on the world's only supersonic airliner as we prepare for departure from London Heathrow. A tak właśnie wygląda kokpit w Concordzie. Thank you very much. So to say you've flown on air. Yes. Patrzcie. Thank you very much. Dostałem certyfikat, że odbyłem taki trochę ściemniony lot Concordem, ale zawsze coś jest. Słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć o tej maszynie? To jest Majstersztyk, czy jak to tam się nazywa. Pierwsze testowe loty odbyły się w roku 1969 i co najlepsze, nie jest to jedyny ponaddźwiękowy samolot, bo podobny ponaddźwiękowy samolot zrobili Rosjanie. Nazywał się Tu-144, ale no, tamten samolot, co prawda, lot testowy odbył wcześniej, ale był naprawdę marną kopią tej oto maszyny, czyli Concorda. No tak naprawdę Rosja, taki wielki kraj, a co ona nam dała? No dała nam wódkę, dała nam wielkich liderów, wręcz dyktatorów. No, co jest tak naprawdę znanego z Rosji? Ja to kiedyś używałem ruskiego kleju. Dobra, ale wróćmy do Concorda. No maszyna niesamowita, naprawdę niesamowita. Na pokład zabierała 100 pasażerów. I no, coś niesamowitego. Zaraz podejdziemy do sekcji tej nosowej. Taką właśnie ciekawostką jest, jak Concord startował w obecnej pozycji. Czyli przelotowej, takiej jak ta, piloci nie widzą nic, co dzieje się tak naprawdę tutaj pod dziobem i dlatego do startu oraz lądowania ten dziób był obniżany. Tak jakoś tak zjeżdżał na takich zawiasach i właśnie przez to Concorde w locie wyglądał troszeczkę jak taki latający łabędź. W ogóle podejdźmy sobie może tutaj pod sam samolot. Zobaczyć właśnie, co tutaj się dzieje. W ogóle najlepsze jest to, że Concorde był budowany tutaj, w Brooklands. W tej tutaj miejscowości, gdzie jesteśmy, tutaj były kiedyś pewnie hangary i był budowany ten samolot. Ale ten samolot inaczej, nie był tutaj budowany. Tutaj były budowane części do tego samolotu, tak? 85% części Concorda było budowane tutaj.
No i odsyłane osobno takim wielkim transportowym samolotem do Francji, czyli osobno skrzydła, osobno ogon, osobno silniki, pewnie osobno podwozie. Do podwozia teraz sobie przejdziemy, bo podwozie to było, a tak naprawdę opona, głównym powodem wypadku Concorda w roku 2000. Prawdopodobnie było to koło po tej stronie. Samolot Concorde, ale należący do floty Air France, startował chyba spod paryskiego jakiegoś lotniska. Koło najechało na jakiś metalowy przedmiot, który był na pasie startowym. Stanęło w płomieniach, no i oczywiście płomienie bardzo szybko trafiły do silników odrzutowych, które są cztery w tym samolocie. Rolls-Royce'a, zaraz je Wam pokażę. No i no niestety, zginęło wtedy bardzo wiele osób. A sam silnik wygląda o tak. Ogromna maszyna. No przeogromna maszyna. Leciał dwa razy szybciej niż jest prędkość dźwięku. Coś niesamowitego. Ten samolot już niestety nie lata. Został wycofany ze służby w roku 2003. Wpływ na to miał m.in. ten wypadek. Wpływ na to także miały ataki na World Trade Center, no a przede wszystkim coraz droższe paliwo. No niestety takie cztery wielkie silniki odrzutowe trzeba jakoś napędzać. Najlepsze jest to, że ponad połowa masy całkowitej samolotu to właśnie było paliwo. Maszyna legenda. Zajebiście cieszę się, że tu przyjechałem, że mogłem sobie usiąść w środku i zobaczyć, jak wygląda ten samolot. Ja Wam też to polecam. Concorde. Dzisiaj kuchnia serwuje coś takiego, czyli jacket potatoes, a po polsku ziemniaki w mundurkach. Ta wersja jest akurat z serem i słynną angielską fasolką Heinz. I oczywiście do tego musi być brytyjskie piwo Hoxter. W sumie jeszcze go nie próbowałem. Spoko, piwo jak piwo. Dobra, smacznego. Jem i uciekam dalej. Opuszczam już Brooklands Museum, które odwiedziłem dzięki moim zajebistym patronom. Wielkie dzięki za to. Słuchajcie, wejście tutaj jest płatne. 11 funtów kosztuje wejście do muzeum. 5 dodatkowych funtów kosztuje to Concorde Experience, ale myślę, że jest warto. A jeżeli Wy chcecie wesprzeć mnie właśnie w następnej jakiejś takiej wyprawie, żeby zobaczyć jakieś właśnie ciekawe miejsce, gdzie muszę ruszyć się poza Londyn, zapraszam właśnie na mojego Patronite'a Urban w Londynie. Tutaj macie na dole gdzieś link. Zachęcam Was do tego, zachęcam, bo warto. Tutaj w okolicy Londynu jest naprawdę do odwiedzenia sporo fajnych miejsc i na pewno to jeszcze zrobię. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec dzisiejszego tripa. Właśnie idę w jeszcze jedno miejsce. Jakie to jest miejsce? Zaraz przekonacie się. A tym miejscem, o którym mówiłem wcześniej, jest to miejsce. Mercedes-Benz World. Zanim wejdę do Mercedes World, który znajduje się za mną, muszę Wam coś jeszcze pokazać. Jest to tor wyścigowy. Tor wyścigowy, który jest tak naprawdę częścią starego toru wyścigowego Brooklands. Tam właśnie odbywa się jakiś drift, chyba to słyszycie. Stary tor, widzicie? To jest właśnie ten stary tor. Tam jest już nowy tor, na którym można przyjechać tutaj, oczywiście za, no nie taką drobną opłatą, bo dosyć sporą opłatą, to jest chyba jakieś 400 funtów z kawałkiem, możecie testować najnowsze modele Mercedesa. Tutaj właśnie, na tym torze. A ja udaję się teraz do środka. No i jesteśmy w Mercedes World. I na dzień dobry stoi coś takiego. Mercedes AMG GTR. Słuchajcie, takim samochodem możecie sobie pojeździć. Godzina jazdy 545 funtów.
jako pasażer 95. Wow. Ale to nie wszystko. Patrzcie, co tu jest dalej. Tutaj jest jakiś oldschoolowy Mercedes. A tutaj już mamy, proszę, Maybach. No i kurczę, Gullwing z 55 roku. Pierwszy raz w życiu widzę na oczy tą maszynę. Prawdziwą, nie żadna kopia czy coś tam. Bez lipy, 300 SL. Rewelacja. Spójrzcie tylko na wnętrze tego samochodu. Prawdziwe dzieło sztuki. Dobra, widzę, że tam u góry dzieje się coś więcej, więc śmigam na górę. Mercedes Petronas AMG rozłożony na części. I jeszcze tak fajnie podwieszony. Zobaczcie, z ilu części składa się bolid Formuły 1. Nie mam pojęcia, ale tych nitek tutaj jest, ale są ich tutaj setki. A zaraz za tym mamy coś takiego. Kolejny Gullwing w wersji coupé. A tutaj mamy jeszcze jakiś samochodzik. To jest bodajże stara Formuła 1 Grand Prix. Z którego roku ten samochodzik mamy? 73. Formuła 1 car. To jest Cosworth. Z silnikiem Forda. Spójrzcie na ten konceptowy model Mercedesa. Z zewnątrz wygląda zupełnie normalnie, ale normalne samochody to nie jest. Mercedes-Benz F200 Imagination Concept z 96 roku. No właśnie tak mi jakoś zalatywał takim starszym modelem, ale spójrzcie, co tutaj się dzieje. A przede wszystkim spójrzcie, co się dzieje w środku. Zobaczcie na rok 96, jakie przewidzieli klamki. Takie coś już chcieli wtedy montować w Mercedesach. A tył tego samochodu wygląda jak... No trochę kosmicznie, ale doskonały model. I te felgi. Felgi robią tutaj swoje. Chyba znalazłem samochód dla siebie. Jak zrobię sobie prawko, to kupię sobie coś takiego. No, ale tripy można robić wtedy. Po Anglii nie tylko. Ciekawy samochodzik. Duży Marco Polo, tak się nazywa ten model. A ciekawy jestem, ile kosztuje. Tutaj będzie cena. Będzie 40 tysięcy, a 50 tysięcy funtów. Coś tak czuję. No, pomyliłem się o jakieś 9380. 60 tysięcy funtów. Zatem zajebisty turystyczny samochód. A wiecie, co to jest? To jest pierwszy model Mercedesa z 1886 roku. Wygląda trochę jak rower. A tutaj? Wygląda trochę jak łódź. Nie, to też nie jest łódź. To jest drewniany Mercedes-Benz. Z 1917 roku. Wiecie, co się tutaj właśnie dzieje? Tutaj odbywają się licytacje unikatowych tablic rejestracyjnych. Na przykład w tym momencie licytowana jest tablica rejestracyjna o numerach THZ7. I póki co osiągnęła 1800 funtów. Teraz mamy kolejną rejestrację 5TJJ. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak licytacje
tablic rejestracyjnych odbywają się chociażby tutaj, w tym Mercedes World. Już dawno nie było żadnego fajnego konkursu, to taki konkurs robimy. Konkurs będzie odbywał się tylko i wyłącznie na Instagramie. Instagramie Urban w Londynie. A co jest nagrodą w tym konkursie? Jakie są zasady? Chociaż co jest nagrodą? Nagrodą wam powiem. Nagrodą jest coś, co znajduje się tutaj, w tej oto torebce, kupione w oficjalnym sklepie Mercedesa, tam w Mercedes Worlds at Brooklands. Więc jak powiedziałem, szczegóły na Instagramie Urban w Londynie i tam cały także regulamin konkursu. Zapraszam i życzę powodzenia. Idę jeszcze zobaczyć, czy tam tymi furkami sobie śmigają, może jakiegoś drifta nagram. I zaraz trzeba będzie spadać z powrotem do Londynu. Ej, chyba mam farta. Patrzcie, kto jest w tym samochodzie. To jest Bartosz Ostałowski. To jest ten kierowca. Wyobraźcie sobie, że on jeździ tak, używając tylko nóg, on nie ma rąk. Ej, niezłego farta miałem, zobacząc Bartka w akcji. Patrzcie na to, co on będzie robił. Tu widzę, jakaś ekipa filmowa go filmuje. Nie wiem czasami, czy nie jest to jakiś, kurde, program telewizyjny. Ale nie? Jak to fajnie spotkać naszego rodaka. Jeszcze takiego rodaka. Dawaj, dawaj, ziomek. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek Urban w Londynie. Bartek tam cały czas kręci jakiś zapewne program dla brytyjskiej telewizji. Mi dzień minął zajebiście i wam też serdecznie polecam Brooklands. Polecam wam Muzeum Mercedesa, które jest tutaj przed wami, i to, co jest za Muzeum Mercedesa, czyli Brooklands Museum, Motor Museum, czyli, no kurczę, kolebka brytyjskiej motoryzacji. Jeszcze raz dziękuję, a bym zapomniał, pamiętajcie, 30 lipiec, wyjazd z widzami nad morze do Margate. Cały czas mamy jeszcze miejsca, więc piszcie na urbanwlondynie@gmail.com. Czekamy na wasze zgłoszenia, bo będzie naprawdę zajebisty wypad. Szykuje się naprawdę spoko dzień. A tymczasem ja już naprawdę śmigam do Londynu. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji Urban w Londynie, Instagram, Facebook, także Urban w Londynie, a my widzimy się następnym razem. Cześć!